Poset sztandarowy, baczność! A prawo, bacz! Organizatorzy i uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kielcach. Szanowni Państwo, uczestnicy walk o niepodległość ojczyzny są od wieków otaczani szczególnym szacunkiem Polaków. Obrońcy granic i honoru Rzeczpospolitej, żołnierze regularnej armii i powstańcy należą do najważniejszych postaci panteonu naszych bohaterów narodowych. Suwerenne państwo polskie zawsze pielęgnowało pamięć i oddawało cześć tym, którzy z narażeniem własnego życia stawali do boju o wolność rodaków. Tak było w czasach II Rzeczpospolitej, kiedy wyjątkową atencją darzono sędziwych weteranów zrywu 1863 roku. I tak jest również teraz, kiedy my, współcześni, oddajemy honory kombatantom Armii Krajowej i innych formacji podziemia walczących z dwoma zbrodniczymi totalitaryzmami. Niepodległa Polska dokłada starań, aby należycie honorować swoich najlepszych synów, którzy w czasach terroru i zniewolenia dali wspaniałe dowody męstwa i odwagi, patriotyzmu i dzielności żołnierskiej. Wojewoda świętokrzyski, pani Agata Wojtyszek, odczyta teraz list od prezesa Rady Ministrów, pani Beaty Szydło. Szanowni Państwo, w panteonie polskich bohaterów, ludzi zasłużonych dla naszej niepodległości, przez lata nie było miejsca dla tych, którzy nie pogodzili się z powojennym ładem i przeciwstawiali się komunistycznemu terrorowi. Ówczesne władze usiłowały wymazać ich z kart historii. Dziś wolna Polska oddaje cześć niezłomnym żołnierzom wyklętym. Dzisiaj Polska się o was upomina. Ale ten proces nie jest wcale taki prosty. Nie możemy zapomnieć, że przez 50 lat komunistyczna propaganda zniekształcała obraz podziemia antykomunistycznego, nazywała ich zaplutymi karłami reakcji, faszystami, kolaborantami współpracującymi z III Rzeszą, zacofanym środowiskiem, które nie chce przyswajać idei postępu. Obecność tego przesłania, tego nurtu, tej wiedzy jest obecna w przestrzeni publicznej. Trudno jest niektórym środowiskom zrozumieć, że PRL była państwem ukształtowanym na fałszu i zdradzie, a ludowa władza miała swoje korzenia agenturalne. Życia oddanego za wiarę i ojczyznę będzie dla nas przykładem najwyższego umiłowania ojczyzny i Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Módlmy się. Panie Jezu, Ty wisząc na krzyżu powiedziałeś: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem Armii Krajowej, aby z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych złożyć hołd bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi. Walczący, którzy zostali zamordowani przez komunistycznych oprawców oraz zginęli w walkach, a wśród nich rotmistrza Witolda Pileckiego pseudonim Roman Jezierski, który został zamordowany w warszawskim więzieniu na Mokotowie w 1948 roku. Podpułkownika Lucjana Szymańskiego, pseudonim Janczar, zamordowanego 5 marca 1945 roku w więzieniu Toledo na warszawskiej Pradze. Majora Zygmunda Szędzielarza, pseudonim Upaszka, dowódcę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, który został zamordowany w Warszawie 8 lutego 1951 roku. Cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, którego zamordowano w mokotowskim więzieniu 7 marca 1949 roku. Majora Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, oraz jego żołnierzy poległych i zamordowanych przez przedstawicieli Urzędu Bezpieczeństwa. Kapitana Zdzisława Brońskiego, pseudonim Usko, który zginął 21 maja 1949 roku we wsi Dąbrówka na Lubelszczyźnie. Podporucznika Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończy, i sanitariuszkę Danutę Siedzikównę, pseudonim Inka, zamordowanych 28 sierpnia 1946 roku w gdańskim więzieniu. Podporucznika Edwarda Taraszkiewicza, pseudonim Żelazny, komendanta oddziału Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość obwodu Włodowa, który zginął w Obławie w 1951 roku z Bereży. Sierżanta Józefa Franciszka, pseudonim Lalek, ostatniego z żołnierzy wyklętych, zamordowanego 21 października 1963 roku w Majdanie Kozic Górnych. Stańcie do apelu! Zginęli śmierć, obrzeźdź! Są panią, baczność! Drugi szereg, krok w tył, marsz! Na pas! Grunt! Moc! Do salwy! Honorowy! Trzeba! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Zapalał ułani z kieleckiego ochotniczego szwadronu kawalerii imienia 13 pułku ułanów wileńskich. W Kielcach komisarz Marcin Hawes